Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Krzysztofek i dzisiaj gramy sobie w Arka znowu na The Island. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy sobie Industrial Grinder, czyli rozdrabniarkę, czyli dokładniej można wziąć takie rzeczy jak broń, zbroja albo jakieś różne inne rzeczy, które się craftuje. Można wziąć, wrzucić sobie tutaj, odpalić i odda to nam część materiałów z tego. Dla tych, którzy nie wiedzą, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka. I oswoiliśmy sobie też owieczkę, bo znalazłem chyba na zimie wtedy to było. Swoją drogą później znalazłem kolejną i zostawiłem ją w oazie po drodze, bo ja kompletnie co innego robiłem. Chyba po metal leciałem. Albo coś tam, chyba że szukałem karcha. Nie pamiętam już dokładnie, ale no tamtą drugą zgubiłem, więc no nie ma. I co? Dzisiaj plany są takie, że idziemy po giganotozaura, bo znalazłem jakiś czas temu jednego, a na tej mapie jeszcze na moim save'ie tak rzadko się respią. Niektórzy mają tak, że się respi co chwilę, że się respi parę na mapę. A u mnie jak się zrespi w ogóle jeden, to jest już wow. Dlatego idziemy go oswoić. Z tego co pamiętam, to nie był to duży poziom, ale jak na pierwszego to będzie git. I mięsa nie ma tu. O, nie ma mięsa, dlatego. Zobaczę, tu jest coś, wezmę sobie strzałę. Pewnie to nie będzie zbyt dużo, ale wezmę. Czekaj, to jeszcze. Skąd ja mam tu tecza? Jak już to wezmę, ale. W sumie trofea też się przydadzą. Dobrze. Najpierw wezmę sobie trofea. A, i swoją drogą możecie zostawić suba, bo widziałem statystyki i 81% osób, które obejrzały poprzedni film, nie subskrybuje, więc musicie nadrobić to. W sensie, no jak chcecie, to możecie. Więc zapraszam do subskrypcji, jeśli ktoś jest chętny. Jeśli nie, no to niestety, no to. To w sumie nie moja sprawa, po prostu ktoś nie chce. Plus, fajna aktywność była pod poprzednim filmem, dlatego jeśli chcecie też, to możecie zostawić lajka. 5 lajków pod tym filmem to będzie moja uśmiechnięta mordka i tyle. Bo odcinek następny i tak się pojawi. Bo możliwe, że ten odcinek się nie przyjmie. I co? Szykujemy się. Tu są dwie bramy, ale tutaj są jeszcze. Tak, swoją drogą tu są skiny. Wszystkie tu, a tutaj to było. Też skiny, a okej. Niech będzie. Narkotyków nie wiem ile. Wezmę 3 staki na wszelki wypadek. Z jaj nic. I właśnie nie wiem, czy za giganotto lepiej by było dać Cooked Lamb Chopa, czy Prime Meata. Dlatego teraz sobie odpalę do Dodexa szybko. I przy okazji mamy kuszę, ale mamy 691% jedną mam. Więc tutaj są tranki, więc będę sobie chyba z tej strzelał, bo mam niby karabin snajperski, ale wiecie, no on to coś obrażeń ma tylko, więc chyba nie widzę sensu, żeby go zabierać na to, bo i tak, no, zorki, troszkę się mieszam, bo ja teraz przeszukuję i sprawdzam, ale o!
tego co widać, to Prime Meat jest lepszy. Na 135 poziom Giganotto, 9 Prime Meatów albo 14 upieczonych mięs tych, no. Ale patrząc na to, że ja mam przyspieszone oswajanie ze względu na to, że jest aktualnie szkoła i tak dalej, no i lubię na 1-0, ewentualnie 2-0 grać, ale no, niestety sytuacja jaka jest aktualnie tego wymaga. Więc no, dorzucę sobie tylko do siebie na slota Prime Meata. Odrzucę resztę i chyba jesteśmy gotowi. 4 bramy, 2 pułapki duże, na pewno duże. Okej, tylko jeszcze siodło na Giganotto. Skóra Fiber i 120 metalu. Fiber ty miałeś? Ty powinieneś mieć, ale nie masz. Tutaj będzie. Będzie to. Okej, przejdę. To wyrzucę pod dostatkiem praktycznie. I co jeszcze było potrzebne? Skóra, ale tutaj mamy skórę. Równie dobrze mogłem iść do wywerny, tak, ale no. I swoją drogą mam lekko zatkany nos, więc jeśli mam inny głos albo będę, no. No po prostu mam zatkany nos. Więc żeby nie było problemu, sorki. Nie starczy, więc wezmę tak. Okej, zrobiliśmy sobie tak. Jeszcze wyrzucę tutaj ten kamień. I niech się robi. Okej. Giganotosaurus Saddle. I co ja miałem? Nożyczki, więc nożyczki sobie wezmę do broni. I będzie chyba git. Wszystko już elegancko. Co prawda samo przygotowanie i troszkę gadania zajęło mi troszkę czasu. O, dokładnie już nie wiem ile, ale się dowiem. Dokładnie już 8 minut, ale spoko. Giganotto był na zimie przy takim jeziorze z takimi, jak to się nazywa, kry lodowe? Chyba to kra się nazywało, ale nie jestem pewny, więc żeby nikogo w błąd nie wprowadzać, ale no. Obok takiego jeziorka, tak jakby. Nie jeziorka nawet, to jest. Tak jakby jeziorko, ale to płynie przez dwie rzeki czy coś takiego. Chyba. Nie wiem. Wiem tylko, że tam jest Giganotto na 20 chyba poziomie. Się napijemy, zjemy. Swoją drogą. Może nie powinienem, ale. Ostatnio widziałem na Facebooku, ktoś udostępnił swój poradnik chyba, albo po prostu mi się wyświecił na YouTubie. Poradnik, czy to był sam filmik? Nie jestem pewny, ale tak dziwnie to zostało wykonane. Może nie powinienem się próć, bo ja sam nie robię jakiejś wysokiej jakości filmów, ale jednak tak dziwnie się tego słuchało. Ta osoba może mnie ogląda, może nie ogląda. Jeśli oglądasz, to dziwnie się to ogląda, więc lepiej popraw to. Jeśli tego nie oglądasz, to no to nie oglądasz i tyle. Bo nawet nie usłyszysz słów moich. Ale Giganotto to powinien być tu. Halo? O, dobra, jest. Czekajcie. 10, a nie 20. O, jeszcze lepiej.
Female, 10 poziom. Tak więc... Może to byłby dobry pomysł, gdybym postawił to wszystko. Tutaj. To leciutko odsunę. Okidoki, dwie pułapki. Musimy poczekać, aż się wezmą, tak jakby otworzą, bo one się same otworzą? Chyba tak, powinny. O! Dobrze, i teraz jedyne, co nam pozostało, to tak jakby sobie musimy zawołać gagatka. Czy może panią gagatek bardziej, ale... Halo? Ej, nie wiem, czy zaryzykować, ale chyba zaryzykuję. Chodź za mną. Przyjdziesz? Nie przyjdziesz. Może być troszkę męczące, to nie wziąłem niestety pterka. Oj, 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 oj. Ups, 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 ups. Chodź, 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 ale nie bij. Nie. Chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. O, Ice Cave tu jest tak swoją drogą. Dopiero go zauważyłem. No. Troszkę przypał, bo ja już nie mogę podnieść sobie tych bram. Więc muszę sobie wołać chyba jakoś tą panią. Ej, no chodź, co jest? Serio. Na piechoty chyba będę za wolny. Ale tak nie wiem, czy ja jestem za szybki, czy co. Oj, 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 oj. Ała. Znaczy, nie ugryzła mnie nawet, ale się boję troszkę ciosów. Okej. Niestety. O! Ty, bo zaraz zginie Wyverna. Jak zginie...
kurczaczek, chodź za mną tędy. Bo ona i tak zacznie uciekać, jak zdobędzie troszkę torporu, więc nie ma sensu tak strzelać i blokować jej, bo i tak to nie wyjdzie. Troszkę się boję, bo... Aj, aj. O nie! O nie, o nie, o nie. No i tym bardziej o nie, bo nie trafiłem. Troszkę krzywo to postawiłem, byłem bardziej przygotowany, że ona sobie przyjdzie stamtąd. Nie byłem przygotowany na to, że ona może skręcić lekko, ewentualnie sobie gdzieś przejść. Więc to jest mój błąd. Ale postaram się jakoś ją tam wziąć, bo więcej tych bram nie mam. To wyjdzie? Nie jestem pewny, ale on się troszkę przyblokował. Śpi! Co jest? Szybko proszę, żebyś chociaż oddychał jakoś, bo jak kończy ci się tlen. Nie kończy Esa, tylko trzeba mu władować troszkę w ten staminę. W torporu trzeba mu dać, bo trzeba mu dać narkotyki. Szybko regeneruje mu się, więc idziemy szybko coś zabić. Tylko co? Argentavisy dają. Nie wiem, czy dają. Prima. Aj. Dobra, łatwiej by było mamuta ogarnąć, ale nie wiem. Czy są tu gdzieś w pobliżu mamuty? Dobra, chyba mu przybywa tej staminę ciągle chcę mówić, ale tego torporu. O! Dobra. Dawaj szybko, dawaj szybko. Gin, proszę cię.
nie pokazuje? Nie pokazuje nadal. Okej. Dobra, także szybko. Pyry. To tak. Tak. Pyry. Okej. Na cztery. O, chyba się naprawiło, ale. Dobra, nadal rośnie, więc nie mam czym się martwić. Czekajcie, czy ja mogę wejść na niego jakoś? O! Tak będzie mi łatwiej, zdecydowanie. Trzeba sobie troszeczkę kontrolować, co i jak, czy rośnie, czy spada, bo u niego troszkę to tak. I w ogóle nie wiem, jak to działa. Czy jeśli wpakowywuje narkotyki, to naraz ucieka tego torporu i przybywa, czy tylko przybywa przez to, że narkotyki dałem i dopiero jak skończą się, no, tak jakby dawać mu, to wtedy ucieka torpor, bo nie wiem, jak to działa. Niechętnie bym się dowiedział, ale nie wiem, jak, nie da się tego sprawdzić chyba nawet. Ale na logikę by szło, że dajesz narkotyki, no to wtedy w ogóle torpor nie spada, tylko rośnie i nawet nie usuwa się to, co powinno się usuwać, gdyby się mu nie dawało. O! Jej! Czekajcie, troszkę. Ajajaj, nieładna ta miniaturka by była taka. Dobra. Pierwsza jazda na tym sejwie. I glitch lekki był, ale okej. W sumie fajnie by było. O! Tak. Chyba się udało. Na wszelki wypadek jeszcze raz. No, najwyżej sobie jakoś sam zrobię jeszcze. Więc wywernę sobie schowam, a nim sobie chwilkę. Myślałem, że on gdzieś idzie już. Nie, nie patrz na mnie. Poczekaj chwilkę. Tak. Stąd sobie weźmiemy to i troszkę skóry. Swoją drogą widzicie, póki była przerwa jeszcze to. Znaczy, bo tak jakby no ja to wytnę, nie? Ale póki próbowałem zwabić do pułapki tą gigę, to troszkę jeszcze mnie zdążyła walnąć, że tak powiem. Leciutko ugryźć. Ale się udało przynajmniej. Sobie tylko wyłączymy to i mniej więcej. Okej, okay, i mniej więcej w stronę. Okej, i mniej więcej w stronę bazy. I co? Czekajcie. A dwa ryki ma. Ma taki. I taki. A nie, nie chcę się pogadać, ale tak dziwnie, bo kliknąłem inny przycisk i się ryk włączył. Okej, czyli jeden ryk.
I co? Jeden co umie robić, to ryczeć pod prawym przyciskiem i bić pod lewym. I tak jak widzicie tutaj po prawej stronie jest takie jakby serduszko, taka czerwona ikonka w prawym górnym rogu pod torporem. I to jest tryb wściekłości, którego nie będę teraz aktywował, bo boję się, że go zabije. I on zabije. Ale to działa tak, że jeśli dostanie dużo obrażeń w ciągu w krótkim odstępie czasowym, jakby to powiedzieć, to wtedy włącza się Rage Mode, czyli zrzuca nas i bije wszystko. Nasze stworzenia, nas zabija najprawdopodobniej, bo jesteśmy na grzbiecie, więc jesteśmy pierwsi na polu rażenia i po prostu bije wszystko wokół i to trwa ileś tam sekund, tam nie wiem ile dokładnie, ale no. I jak widzicie, 14 level ma 17 tysięcy HP, 400 staminy i melee damage'a 30, z tego co tu widzicie. I z tego wszystkiego najbardziej opłaca się tylko w damage dawać, bo to jest dinek, do którego nie opłaca się w ogóle najlepiej w nic dawać, ale jak już są punkty, to trzeba dawać w damage'a, więc im wyższy poziom, tym lepiej. Przykładowo to nie jest tak jak z Desmodusami. Desmodusa oswoisz byle jakiego, no i jest dobry już nawet. A tutaj widzicie, tyle i bije 122. A to jest jedno z trudniejszych stworzeń do oswojenia na początkowym etapie gry. Później dopiero się robi łatwiejsze, bo wiadomo, jest się lepszym. Ale no, tyle bije, bo i tak damage'a ma dużo. I plus, jeśli oswoi się na dużym poziomie, czyli na 150 na przykład, plus się porozmnaża, żeby zrobić mutację, to jest serio taki dinek, to można powiedzieć, że nie do zajechania. Jeśli ktoś widział kiedyś jakieś filmiki z PvP, jakieś tam shoty czy coś, to oni wiedzą, bo widać, jaka to jest bestia. Ale na takich początkowych poziomach to jedynie co, to bardziej się nadaje do flexu, jakby to ująć. Jezu, myślałem, że gigę spotkałem. I jak widzieliście, jak uśpiłem, to muszę zabić Rexa. Ej, to nie jest troszkę przypał. Chyba duży poziom Rex. O, 130. Dobrze. Na czymś skończyłem, ale nie wiem na czym, nie pamiętam. Także jeśli mi się przypomni, to powiem. I przy okazji, to jest chyba najlepsze dino do zbierania mięsa i skóry. Skóry nie jestem pewien, mięsa na pewno. Przynajmniej powinno być najlepsze dino do tego. Ewentualnie może Carcharodontozaur lepiej zbiera, ale nie wiem, jeszcze go nie używałem nawet. Szczerze powiedziawszy, to podczas mojego grania jeszcze go nie widziałem, bo wiadomo, wszedł niedawno. Spino 85. Nadal nie oswoiliśmy Spino, pomimo że jest 53 odcinki już chyba wrzucone, a nadal Spino nie ma. Także też troszkę dziwna rzecz, ale okej. I nie wiem w sumie, co jeszcze mógłbym powiedzieć o Giganotozaurze. Po prostu fajny dinek według mnie. Nie wiem, co dalej mówić, szczerze powiedziawszy. Zastosowań nie ma zbyt dużo, bo poza tym, że o, wiem, co chciałem powiedzieć przed chwilą. Troszkę zamieszałem, przepraszam, możecie tego nie zrozumieć. Troszkę głupio wyszło. Ale jeśli się oswaja takiego dino, to widzieliście najpierw, że on miał chyba z 80 tysięcy HP, czy coś takiego. Bo tak to działa, że jak oswajacie go, to on jest o wiele lepszy, ma o wiele więcej damage'a,
żeby było trudniej go oswoić, żeby was zabijał, najprawdopodobniej to zrobili, bo równie dobrze mogliby zrobić inaczej, ale oni sobie tak zrobili, więc mają i tyle. Nie wiem czemu nawet tak jest, ale no. I damage'a ma więcej, HP ma więcej, po oswojeniu to tam spada, jak widzieliście, z 80 tysięcy do 17 w moim przypadku. I Spino, 80 poziom. Ej, coraz większe poziomy tych Spino się respią. Mam nadzieję, że fajnie z tego wyjdzie coś. Że niedługo będzie jakiś 120 plus. Bo niższego nie oswajam. I w sumie... O! To by było chyba na tyle w tym odcinku, bo oswoiliśmy sobie Giganoto. Troszkę się pomęczyłem, choć niedużo, bo aktualnie od rozpoczęcia odcinka do teraz minęło 40 minut. Więc jakoś trudno się tego nie oswaja, trudniej niektóre dino oswajałem dłużej. I trudniej by mi było, ale wiadomo, no kuszę mam z eventu chyba to była, więc troszkę szybciej mi zeszło. I jeśli chcecie, możecie zostawić suba, lajka, możecie wbić pod inne filmy, sobie obejrzeć jakieś inne filmy z tej serii, albo z Dying Lighta 2. Parę filmów jest z The Foresta, ale już nie nagrywam. Ewentualnie inne serie z Arka, takie jak Lost Island, Fjordur, którego nadal kontynuujemy. I chyba to tyle z moich serii mini. Okej. Trochę mi to zagroziło. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siemanko.